Budowa metra wymaga zlikwidowania komunikacji miejskiej. Zielona Marszałkowska z zielonym torowiskiem. Łazik marsjański na tramwaju do Wilanowa. Warszawskie tramwaje na szerokim torze. Ożarów Mazowiecki, mniej dostępny dla podróżnych. Otwarcie wiaduktu Marawilskiej. Czy Symfonia Wrocławia z nowym budynkiem. O tym tylko w dzisiaj specjalnym, powiększonym wydaniu Mniejsza z tym. W piątek, 7 kwietnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Poprzednie wydanie było specjalne z okazji 1 kwietnia, więc właściwie nie mieliście żadnych prawdziwych tam informacji. Mogliśmy się pośmiać, dobrze pobawić i pooglądać nowe linie metra. Ale dziś już na serio musimy zobaczyć, co się działo w przeciągu ostatnich tygodni. A ponieważ tydzień temu nie było Mniejsza z tym normalnego, to mamy do przejrzenia 2 tygodnie. Dlatego w szybkim i ekspresowym tempie postaram się dla Was to przejrzeć. Ale najpierw awarie w mitnych stacjach metra, które również chcą być ekspresowe, więc tylko dwie nie działają. Metro Bemowo jest awaria, metro ma remont, jest faktycznie modernizacja. Tymczasem budowa metra oznacza, że ulica Kopera będzie całkowicie zamknięta, przynajmniej jeżeli chodzi o przejazd na całej długości. W związku z tym autobusy linii 249 będą jeździć poza Chrzanowem, de facto nie dojadą, będą jechać tylko łącznie do pętli osiedle Górczewska, Lazurową, nie wyjeżdżając właściwie do Chrzanowa. Już od 11 kwietnia tak to będzie wyglądać, samo zamknięcie to jest to miejsce, tu właśnie jest budowa nawet latarnia, chodnik będzie naokoło, żeby dało się przejść, ale de facto przejazdu w tym miejscu nie będzie. Podobnie będzie, jeżeli chodzi o pasażerów, którzy zostawią bagaż. Oni nie będą mieli ultimatum, będą mieli tylko wyłącznie w sumie w ten sposób, to mogę powiedzieć. Jeżeli pozostawicie bagaż gdziekolwiek, przystanek, tramwaj, autobus, metro, stacja metra, to liczcie się z tym, że jeżeli Was znajdą, to 500 zł możecie nawet dostać karę. Tak, wiem, to niedużo. Ja powiedziałem, że trochę więcej powinni dostać. Nie powiem tego na głos, bo dostanę na to mocniej, ostrzej ścięty, ale bądźmy szczerzy. Według mnie to nie powinno być kara pieniężna, to powinno być coś mocniejszego, dzięki czemu osoby tutaj specjalnie to robią, podkreślam, specjalnie to robią, że zostawiają bagaż, a nie przez to, że zapomnieli, no to faktycznie powinny być za to mocniej karane. Tak to już się będzie działo już od 8 kwietnia. Dalej, co z Skodami? Będzie ich więcej? No, dosyć szybkie i łatwo odpowiedzieć. Nie wiemy. Mianowicie do piątku, do dziś, znaczy nie, właściwie do piątku tydzień temu, 31 marca, mijał wydłużony termin na opcję skorzystania z opcji. Metro nie skorzystało, bo trochę więcej pieniędzy chce Skoda faktycznie, a Metro chce od Skody, czy mogliby może trochę później powiedzieć, czy chcą, czy mają pieniądze, czy nie. W związku z tym na razie Metro nie skorzystało jeszcze z opcji. Zobaczymy, czy Skoda udzieli akceptacji, żeby po prostu mieli więcej czasu na namyślenie. Natomiast to nie zmienia faktu, że Metro chce zarobić na te Skody faktycznie. W związku z tym Metro jest aktualnie z 3 ofertami na operatorów reklamowych w wagonach. Nikogo chyba nie zdziwi, kto faktycznie wystartował przetargu. Mamy oczywiście AMS, Screen Network i Stroer, który zawsze się tym zajmował od dłuższego już teraz czasu. Na 3 lata zobaczymy, kto wygra. Nowością będzie możliwość emisji w czasie rzeczywistym komunikatów specjalnych ZTM-u na zewnętrznych ekranach LCD. Następnie idziemy do koło miłośników metra. Wycieczka została opóźniona, nie będzie teraz 11, tylko 14 kwietnia na stacje Stadion Narodowy i centrale ZTM-u. Sprzedaż jest aktualnie, jeszcze były bilety, jak sprawdzałem chwilę temu. Możecie wejść na stronę KMM i bezpośrednio tutaj w ten link kliknąć i jak Wam się jeszcze uda, to bardzo możecie skorzystać z tego. Co jest w ramach tej atrakcji? Pomijając samo zwiedzenie stacji metra standardowy peronu M3, czyli centrali ZTM-u, to zwiedziemy na ten peron M3 bezpośrednio pociągiem technicznym, jadąc bezpośrednio z metra Bemowo, wjeżdżając na stadion narodowy już M3. Brzmi jak całkiem ciekawa atrakcja. Zapraszam serdecznie. Jak Wam się jeszcze udało, a jak się udało, to do zobaczenia.
Natomiast to nie zmienia faktu, że nie tylko metro robi inwestycje i ciekawe atrakcje. Bo ciekawe atrakcje robi nam tramwaj, a właściwie tramwaje. Zielona Marszałkowska, od razu odpowiadam, odcinek jest krótki, bo od Górczewskiej, od Grzybowskiej, nie Górczewskiej, od Grzybowskiej do Ronda Dymowskiego, czyli do centrum, będzie nowa część tramwajowa, z tym, że samo zielone torowisko będzie na odcinku pomiędzy Świętokrzyską a Grzybowską. Na dalszym odcinku musi być przejezdność po torowisku dla katetek i innych służb uprzywilejowanych. Tam będzie wymiana tylko i wyłącznie pozostałych elementów i trochę uzielenienie obszaru otaczającego to wszystko. Zieleń będzie robić ZD, a wymiana infrastruktury tramwajowej, takich jak torowisk lekko czy sieci trakcyjnej, będą robić tramwaje. Realizacja tej inwestycji będzie w najbliższym roku, cały odcinek to 1 km mniej więcej. No i chyba co warto powiedzieć, cała inwestycja zakończy się w 2024 roku. Następnie na Bad Wedeckiej aktualnie już są nowe zmiany. W sensie na Bad Wedeckiej, Spacerowej, Jana Sobieskiego i Gagarina jest nowa organizacja ruchu w związku z budą tramwaju do Wilanowa. Teraz tu wszystko, wszystkie jezdnie już są po jednej jezdni. Przecież cały ruch na każdej ulicy jest po jednej jezdni. Więc w dużym skrócie, jak będzie film z tramwaju do Wilanowa w tym miesiącu, to zobaczymy, że trochę się zmieniło. Następnie ważna informacja, tramwaj do Wilanowa, łazik marsjański, czy Wun Hot. O, no zobaczcie na niego. No, czy to nie wygląda, jak się załaduje zdjęcie, jak łazik marsjański. Dobrze. Nie będziemy czekać, aż się załaduje to. W ten sposób powiększy. Wybaczcie za jakość, ale no zobaczcie. No, czy to nie wygląda jak jakiś łazik marsjański. No jak dla mnie to wygląda. Tutaj oczywiście co on już bezpośrednio układa, ale to według mnie jest łazik marsjański. Ja go sam widziałem bezpośrednio tutaj gdzieś nawet dojechałem, jak oni go testowali. Co on robi? On robi bezpośrednio płytę betonową, torowisko i na nim układa bezpośrednio, znaczy przygotowuje miejsce nad rozchodnik. To będzie taka jedna wielka donica i ma to robić szybciej, dzięki temu, że to jest taki jeden wielki pojazd. Jak widzicie, jeździ na gąsienicach i o nim film bezpośrednio będzie w trakcie filmu tramwaju do Wilanowa, więc spokojnie, ale tak, faktycznie pojawił się jeszcze na koniec marca. Natomiast również na koniec marca były sprawdzone rzeczy, co tam się znajduje na tramwaj do Wilanowa i znaleziono stare ruiny zajezdni tramwajowej, która tam się kiedyś znajdowała. Wcześniej, początkowo dla tramwajów konnych, a później dla tramwajów elektrycznych, jednakże w związku z budową ulicy Gowarka została wyburzona, a właściwie jej resztki. Także, no, jakieś ruiny są. Tramwaj, tramwaj na tramwaju. Dalej, tramwaj do Wilanowa jeszcze oczywiście przypomina nam o tym, że będzie coraz to więcej nowych drzew, natomiast chyba najważniejsze to jest to, iż coraz więcej, jednak się udało więcej przesadzić drzew, niż faktycznie wyciąć drzew. I to dobra nowina. Kolejna informacja to tramwaj, który był warszawski, a teraz jest bezpośrednio w Konotopie. Tak wygląda, jest bezpośrednio film tutaj krótki, mogę wam pokazać, jak widzicie, że one już faktycznie po szerokim torze tramwaj warszawskie, które już są w Ukrainie, jeżdżą i kursują, jak widzicie na załącznym obrazku, proszę bardzo, jedzie, jedzie. Więc bardzo dobrze, ja jestem tylko mocno zadowolony, że one tam będą dobrze funkcjonować, a nie pojadą na żyletki. Następna informacja to już SKM-ki. Ważna rzecz, od 11 kwietnia będzie dosyć mocno obcięty ruch pociągów na linii średnicowej, ponieważ będzie tylko łącznie jeden tor przejezdny linii średnicowej podmiejskiej. Do Warszawa stale będą pociągi jeździć po dwóch torach, ale i tak po dwóch torach wahadłowo. Od 11 kwietnia do 21 kwietnia taka będzie organizacja ruchu w związku z budową dalszych elementów przy łączniku na Warszawie Zachodniej i ten tor jest wyłączony ze względu bezpieczeństwa, nie ze względu na to, że tam są trasy robotowe i budowlane, tylko chodzi o to, że po prostu musi być zachowana strefa bezpieczeństwa podczas budowy. Także faktycznie nie będę mówić, jakie są zmiany, bo jakby no wszystko jeździ na okrągło, tak? Nic nie jedzie normalnie, chyba to oczywiste. Inna ciekawostka z Mazowsza to jest to, iż w Orzewie Mazowieckim od już właściwie teraz zmieniać organizację ruchu, inwestycja za 120 milionów złotych, o której nagrywam filmy, będzie miała inne dojście na peron, jeden tymczasowy, wahadłowy, teraz tylko łącznie będzie dojście tak naokoło, wcześniej było dojście tutaj bezpośrednio od dworca PKP, tymczasowego dworca PKP, teraz trzeba chodzić jeszcze bardziej na okrągło niż wcześniej. No, nie jesteśmy chyba wszyscy zachwyceni, że jeszcze bardziej na okrągło możemy chodzić do stacji kolejowej, ale cieszy nas z kolei, że Vetulido jest coraz bardziej popularne, bo Vetulido w tym roku, w tych miesiącach, a właściwie jednym miesiącu,
było bardziej popularne. O 10 tysięcy niż w poprzednim roku było więcej wypożyczeń i coraz to więcej osób korzysta z samochodów elektrycznych. Ciekawe czemu, jak można nie jeździć po całym mieście, to więcej osób z nich korzysta niż wcześniej pomiędzy 11 stacjami. No niemożliwe. Ale ja tylko mocno się cieszę i oby było jak najwięcej stacji i rowerów, bo ja sam czasami nimi faktycznie dojeżdżam do różnych inwestycji w celu nagrywania filmów, między innymi tego filmu, który cały czas muszę zrobić, czyli o opuszczonej Warszawie. Ale to nie zmienia faktu, że jest więcej utrudnień w Warszawie z miesiąca, z tygodnia i z dnia na dzień. Między innymi to jest budowa ronda w Klaudynie. 712 i L6 od 11 kwietnia będą jeździć na trasach zmienionych i powstanie specjalna linia zastępcza Z12. Następnie linia 249 nie dojeżdża do Chrzanowa, jedzie teraz z relacji koło Górczewska, z tym, że jedzie oczywiście Człuchowską, Lazurową, Górczewską i bezpośrednio do osiedla Górczewska. Następnie w poniedziałek wielkanocny będzie jeździć linia tramwajowa, zabytkowa linia W, więc będzie można się przejechać pomiędzy Kałęczyńska Bazylika i Kałęczyńska Bazylika, więc w skrócie dosyć długa trasa. Następnie informacje bezpośrednio z Mary Wiejskiej. Został przywrócony już ruch i samochodów, i autobusów. Linia 176 i N64 wróciły na swoją podstawową trasę od piątku, czyli dzisiaj, 7 kwietnia, pojazdy kołowe mogą już normalnie jeździć, jeśli cały czas chodzą chodnikiem na okrągło. Ale co jeszcze z ciekawszych rzeczy, to jest to, iż mamy teraz święta wielkanocne. Co to oznacza? Mnóstwo objazdów. Więc nie będę wam wszystkich wymieniać, właściwie wie więcej, nie będę żadnych wymieniać. Jeśli jeździcie w święta komunikację miejską, liczcie się z tym, że wszystko jedzie inaczej niż powinno, rozkłady jazdy są specjalne, komunikacja jeździ rzadziej i ogólnie, jeśli możecie myśleć o jakimś rozkładzie jazdy, to raczej świąteczny. Tak w dużym skrócie, ogólnie w święta wiecie, zawsze jest wszystko na krągło jeździ. Następnie informacja bezpośrednio z mostu na Pragę. Co ciekawego? Tak, most na Pragę w tym miejscu jest. Tutaj jest bezpośrednio wybrzeże i cała ulica. I co? Tak, będzie przejście dla pieszych w tym miejscu. Niesamowita nowina. Zostały przyznane specjalne środki, dzięki czemu za 2 miliony złotych na ten cel będzie przejście dla pieszych w tym miejscu. No, ja powiem, że no dobrze, bo inaczej ta kładka by miała trochę mało sensu, jeżeli chodzi o główne dojście, bo tylko i wyłącznie na bulwarze trzeba było zawracać i schodzić po schodach na okrągło, a jeżeli będzie faktycznie to przejście dalej bezpośrednio Karową, to dzięki Bogu. Szkoda tylko, że nie wiemy, kiedy ta inwestycja powstanie de facto. Przynajmniej ja takiej tutaj tej informacji na tej stronie nie znalazłem. Ale to nie zmienia faktu, że na Konrada jest coraz więcej budowanych i aktualnie przebudowanych azyli, ZDM-u, system bezpośrednio zintegrowany system zarządzania ruchem leci rozdasta, aktualnie już obejmuje 400 skrzyżowań, dzięki niemu coraz więcej, on się dostosowuje po prostu do aktualnego ruchu i tak, aby samochody jak najmniejszej ilości świateł stały na czerwonym świetle. To jest wszędzie, gdzie już się pojawiło, zielone to są trasy projektowane aktualnie, czerwone to już jest gdzie jest. A czy takie żółte, pomarańczowe, to są miejsca, gdzie faktycznie się pojawiło. Możecie sobie zobaczyć, teraz zatrzymać na filmie. Dużo tego jest, dużo tych wszystkich skrzyżowań, oby było jak najwięcej, żeby to wszystko było w pełni zautomatyzowane i tak, żebyśmy mogli jechać szybko i dobrze. I zerknijmy, czy na jakimś zdjęciu się jeszcze załaduje, bo wiecie, mój internet jest taki, powiedzieć, karygodny, to mało powiedzieć. Dobrze, nie załaduje się, to trudno. No tak wygląda na przykład Rondo de Gaulle, tak? To wszystko jest właśnie w tym systemie tak robione, aby jak najlepiej pojazdy mogły przejeżdżać płynnie po całej Warszawie. Podobnie jest dzięki nowemu rondu na kadetów, który jest aktualnie już przejezdne, więc też się cieszymy. Zielona Marszałkowska, pomijając zielone torowisko, będzie miała też odcinek nowy rowerowy, bezpośrednio od właśnie Grzybowskiej do placu Bankowego. Tam z kolei informacja jest taka, że będzie nowa droga rowerowa, przetarg został już bezpośrednio rozstrzygnięty i będziemy czekać, aż prace się zakończą. Prace na tej inwestycji też się zakończą w przyszłym roku. Rozpoczną się jeszcze w tym roku, jak dobrze pamiętam, z takich chyba ważnych informacji, więc będziemy. Tak wygląda aktualnie, tak będzie wyglądać po przebudowie, czyli więcej jakieś drzewka się pojawią, chodnik będzie podobny, nie będzie jednego pasa z jezdni. No cóż, no gdzieś muszą być drzewka. No i będzie oczywiście droga dowodowa. Słuchajcie, nie to żeby coś, ale bardzo cieszy mnie, że tu będzie droga dowodowa, bo aktualnie tutaj jej bardzo brakowało. Choć to nie zmienia faktu, że cały czas nie będzie przejazdu bezpośrednio przez cały węzeł metra ratusz stacjonalnego. Tam jeszcze brakuje paru przejazdów dowodowych, żeby to wszystko się zamknęło w jedną całość. Więc dopóki to nie powstanie, to trochę będzie inwestycja, no do ratuszy, ale dalej to już sobie pan radzi, jak panu się jakoś uda.
Dobrze, lecimy z kolejnymi informacjami, bo jest ich bardzo dużo w dzisiejszym filmie. Jeszcze plac na Rozdrożu. Coraz bliżej przebudowa. Tutaj jest ta sytuacja właśnie, jak mówiłem. Czyli plac na Rozdrożu, nowe, zielone, windy bezpośrednie przystanki autobusowe na minus jeden. I co ważne, będzie przebudowa też dróg rowerowych, aby trochę były lepiej podoskładane na samym placu. Dojście lepsze do pomnika, który powstanie tutaj w tym miejscu. Bitwy Warszawskie 1920 roku, a nie tak jak powiedziałem ostatnio w Bitwy Warszawskie 1920 roku. 1020 roku powiedziałem ostatnio, ale to jest 1920 roku. No i tak będzie wyglądać bezpośrednio po przebudowie. W związku z przebudową też będą budowane nowe drogi rowerowe do dalszej trasy rowerowej wzdłuż nowej przebudowanych trasy Łazienkowskiej bezpośrednio tam dalej, znaczy tak, na trasy Łazienkowskiej dalej bezpośrednio na wiaduktach, na Grykoli. To się właśnie połączy w jedną całość. Według mnie dużym minusem jest to, że owszem, windy będą z przystanków autobusowych po tej stronie skrzyżowania, ale szkoda, że nie ma ich po drugiej stronie. Jakby miejsce na dole jest. Szkoda tego, że tego nie zabili. No cóż, tu też będzie poprawa, nie będzie przejść podziemnych, tych, które dało się zlikwidować, no i będzie więcej dróg rowerowych, przejść dla pieszych, wypoziomie drogi i jezdni, aby wszystko było lepsze. Planowana realizacja to jest rozpoczęcie w tym roku, a zakończenie w 2024 roku. Następnie 3 weekendy z deptakiem na krakowskim przedmieściu. Faktycznie to się zaczyna i tak będzie to wyglądać przez najbliższe tygodnie, weekendy bezpośrednio. W tym miesiącu, w kwietniu, będzie mogli sobie po prostu pochodzić na piechotę. Autobusy będą jeździć objazdami. Kolejne informacje to jest plac Trzech Krzyży, plac Trzech Żywiołów, zieleń, piesi i rowerzyści. Tak będzie wyglądać, mamy nowe wizualizacje, będzie więcej zieleni, bo konserwator zabytków stwierdził, że zieleń nie tak się może łączyć z zabytkami, więc ja się tylko wyłącznie bardzo cieszę, bo według mnie im więcej zieleni w Warszawie, a właściwie w każdym mieście, tym więcej tlenu i miejsca do schłaniania się przed słońcem. Latem, bo kiedy słońce wypala, to na tym betonie jest naprawdę mnóstwo stopni, a byłoby przyjemnie czasami się schronić przed tym słońcem i dla nas, i dla zwierząt, i dla wszystkich osób korzystających z miasta. Więc to jest jedna z takich pozostałych i dodatkowych zalet, już pomijając oczywiście o walorach estetycznych, że po prostu według mnie ładnie wkomponowuje się miasto, ale oczywiście z poszanowaniem tego, co jest w okolicy. I tak tutaj też to ma być zrobione. Możemy zobaczyć, gdzie będą nowe drzewka i zieleń. I to jest realizowane w ramach odrębnej przebudowy w związku z pracami Trzech Krzyży. Zieleń będzie budowana w ramach innej inwestycji, ale jednocześnie z tą inwestycją, ponieważ konserwator zabytków pozwolił później dopiero na zazielenienie bardziej tego miejsca. Marewiejska przejezdna na razie wahadłowo, w czerwcu już będziemy jeździć tutaj po dwóch jezdniach. Tak, aktualnie na Białęce w tym miejscu jeden pas jest wahadłowy, przejście dla pieszych jest cały czas na okrągło, ale tutaj jedna jezdnia jest cały czas zamknięta. Jak to wygląda? Jeżeli to zdjęcie załaduje się, albo załadowało się, to możecie zobaczyć właśnie, że już dzisiaj jeździmy tutaj wahadłowo i autobusy jeżdżą wahadłowo, a piesi chodzą na okrągło. Także film z tej inwestycji postaram się wcisnąć w tym miesiącu specjalnie w związku z tym, że to oddali do użytku. Ale nie ukrywam, kiedy to będzie, bo wcześniej musi być film na temat wschodniej obwodnicy Warszawy. Dalej, dobra nowina. Wilanów, a właściwie miasteczko Wilanów będzie miało lepszy wjazd do Danickiego. To jest bardzo dobra nowina. Wogla, Danickiego i Przyczółkowa będą miały po prostu lepszy dojazd, lepsze skrzyżowania. Danickiego będzie miała dwie jezdnie w końcu, a nie tak jak aktualnie jedną jezdnię. I to będzie przebudowane tak, żeby to się lepiej łączyło i żeby samochody nie stały w korku nie wiadomo ile godzin. O tym zrobimy w ostatnim czasie, w ostatnich dniach film, więc jeśli chcecie zobaczyć, to kliknijcie sobie, zerknijcie w ostatnie filmy na moim kanale. Faktycznie bardzo dobrze to wygląda i ma być szybko zrobione, bo już tej jesieni ma być wszystko gotowe. Ma być utrzymany też ruch podczas całej tej inwestycji, a prace się rozpoczną w najbliższych tygodniach, a większe utrudnienia będą dopiero wakacje. Następnie, tak, trasa Łazienkowska nie tylko i wyłącznie przebudowuje wiadukty po stronie Śródmieścia, ale również po stronie Pragi. I tutaj trzeba przyznać, że mnie trochę zdziwili, będą oczywiście zwężenia, przewiązki aktualnie robione i już bezpośrednio jak prace budowlane ruszą, to będą się pojawiać regularnie filmy z co dwa miesiące z tej inwestycji. Ale zanim to się stanie, to już w najbliższych dniach będę tam pojadę, zobaczę jeszcze, nagram wszystko, jak to wygląda przed przebudową, abyście wiedzieli, co tam się dzieje. Głównie chodzi o poprawę stanu wiaduktów, czyli wyburzenie i postawienie ich od nowa, nowe ekrany akustyczne, nowa jezdnia, ale chodniki i ścieżki to cały czas pozostaną na dole, na minus, na właściwie na poziomie gruntu, a wiadukty będą przebudowane, jezdnie i tak dalej, więc to wszystko będzie się teraz działo w najbliższym czasie. Już bezpośrednio od środy rozpoczną się pierwsze prace budowlane, więc przed środą ja będę to nagrywać.
No i na koniec z takich informacji ważnych, jeszcze prawie na koniec, rusza budowa muzycznego Centrum Symfonia Varsovia. Szkoda bardzo, że nie mogłem się pojawić na konferencji z okazji podpisanej umowy, bo byłem wtedy w samolocie, ale to nie zmienia faktu, że tak, faktycznie, to jest bardzo dobra nowina. O tym też będę nagrywać filmy. Wiem, dużo tych filmów nagrywam, ale o Symfonii Varsovia, o tym nowym budynku będę chciał nagrać filmy, bo to jest coś, co mnie też interesuje od drugiej strony. Nie jest to komunikacja miejska, ale na pewno coś ciekawego. Ciekawy budynek kulturalny Warszawy, który faktycznie się w tym miejscu pojawi. Tak będzie wyglądać. Prace mają się zakończyć w 2025 roku i będą trwać mniej więcej 2 lata. No w środku nie powiecie mi, że to nie wygląda przepięknie, jakby ja tam chcę przychodzić co chwilę. Ale tak, faktycznie nowy budynek w historycznym miejscu się znajdzie i oczywiście wszystko z konserwatorem zabytków się będzie łączyć w jedną całość. Tak samo jak wyburzanie tego budynku. No dobra, nie wiem jak to było z konserwatorem, pewnie nawet go nie było, ale faktycznie International zmienia się, już go nie będzie, już właściwie jest wyburzone. To jest bezpośrednio na rogu Grzybowskiej i Jana Pawła w tym miejscu. Był tutaj bezpośrednio, to był biurowiec z drugiej połowy lat 90. Zastąpi go 131-metrowy nowy wieżowiec Upper One, tak będzie się nazywać. I proszę bardzo, bezpośrednio nowy budynek w ten sposób będzie tak wyglądać. Na koniec życzę nam metro, WKTK, MZA, czy bezpośrednio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Autostrad i Awizonosz z Cykutem i Grafikiem. Wszystkiego najlepszego w najbliższe święta, zdrowych, spokojnych i bez kłótni przy rodzinnym stole. No, jeżeli nie rodzinnym, to przy innym oczywiście, ale żebyście najlepiej nie siedzieli sobie i nie byli samemu w święta. Ja sam w święta zamierzam trochę polatać, nagrać nowych inwestycji, bo głosowaliście, gdzie mam teraz pojechać w najbliższych tygodniach i odcinkach. Po kolei, sondaże. Sondaże mniejsza z tym. Co mieliśmy? Najstarszy sondaż, jaki mamy, z 6 dni. Czy tramwaje warszawskie powinny kupić więcej elektrycznych tramwajów? To jeszcze jest sondaż z 1 kwietnia. Większość z Was stwierdziło, że tak, powinno być więcej tramwajów elektrycznych, choć część z Was stwierdziła, że jednak więcej konnych. Jeszcze było pytanie, co będzie zakończone w tym roku z okazji 1 kwietnia. Warszawa Zachodnia większość z Was stwierdziło, ale już przejdźmy do sondaży takich normalnych. Czy jesteś za tym, aby prowadzić strefę tempo 30? Większość z Was zagłosowało, że nie. 50% z Was stwierdziło, że nie chce takiej strefy tempo 30. Przypominam tylko, że ta strefa ma być wprowadzona na ulicach lokalnych, a nie na ulicach głównych. I większość z Was stwierdziło, że nie. 40% na tak. 9% powiedziało nie, bądź nie wiem. Nie wiem, bądź nie mam zdania. Następnie mamy pytanie, z jakiego miasta mam zrobić kolejny odcinek z Okiem Awizonosza w tym miesiącu, czyli kwiecień 2023. I większość z Was stwierdziło, że Wrocław. Na 1500 głosów mamy 42% na Wrocław, więc w tym miesiącu pojawia się we Wrocławiu. Od razu odpowiadam, to będzie raczej druga połowa tego miesiąca. Wtedy znajdę czas i pieniądze w końcu przyjdą z moich dwóch różnych miejsc, gdzie pracuję. Będę mógł zakupić taki bilet i pojechać i nagrać różne rzeczy z Wrocławia. Co nagrać z Wrocławia? Piszcie w komentarzach, bo sam jestem ciekawy, zainspiruję się Waszymi propozycjami i pojadę i to nagram. Kolejne opcje to było bezpośrednio Poznań 24%, Olsztyn 21% i Szczecin 13%. Oczywiście na kolejny miesiąc, czyli na maj. Pod koniec, na początku maja pojawi się też sondaż i będziemy głosować, gdzie pojadę w maju. Pewnie, może wygra Poznań. No ja PSK chciałbym nagrać, ale czekam na Wasze głosy, aż w końcu będę mógł tam pojechać i nagrać to. Następnie pytanie, czy jesteś za tym, aby weszła uchwała krajobrazowa w Warszawie? Większość z Was stwierdziło, iż tak. Na 1000 głosów 76% z Was stwierdziło, iż tak. 9% stwierdziło, iż nie. I 15%, iż nie wiem. Przy okazji, tak, leciałem w końcu samolotem. Miałem to zaplanowane, z okazji 10 tysięcy subskrypcji miałem do zorganizowania film dookoła CPK i OCPK. Ten film będzie się pewnie się pojawić za tydzień lub w kolejnym jeszcze tygodniu, bo będę musiał się do niego przygotować, zmontować i nagrać to wszystko jeszcze bezpośrednio na miejscu, bo już mamy nagrania z powietrza, ale jeszcze inne może będę miał ujęcia, więc to będzie się pojawiać w najbliższym czasie. Leciałem samolotem, też niedługo będzie film z przelotu samolotem nad Warszawą, bo miałem wynajęty samolot na trochę dłużej niż godzinę, na ponad 2 godziny, ale tak faktycznie ja leciałem tylko na krótszy odcinek, bo komuś jeszcze zasponsorowałem ten lot, co nie zmienia faktu, że z obydwu lotów mam nagrania. Więc możecie się spodziewać w najbliższym czasie trochę filmów z samolotu. Między innymi o Rokitnie nagrałem trochę filmów. Znaczy, nagrałem jedno ujęcie z samolotu o PKP Rokitno, więc zobaczycie to niedługo. No
i kolejny sondaż, jeszcze młody, więc zobaczymy, ile będzie głosów. Jaką planowaną inwestycję nagrać z okazji 100. odcinka warszawskich inwestycji? Na razie wygrywa wschodnia obwodnica Warszawy. Głosujcie jak najszybciej. Ja tą inwestycję, która wygra ten sondaż, będę nagrywać najprawdopodobniej albo we wtorek, albo w środę najbliższą. Jeżeli wygra faktycznie WOW, to już w najbliższym tygodniu zobaczycie film o wschodniej obwodnicy Warszawy, bo 100. odcinek się zbliża wielkimi krokami, a mam trochę jeszcze innych inwestycji do nagrania w najbliższym czasie. Także tak to wszystko wygląda. Dużo przed nami ciekawych filmów. Najprawdopodobniej jeszcze przed nami będzie film z tramwaju na Gocław, który będzie też realizowany i może nawet publikowany w najbliższym tygodniu. Ale co ja tego dużo będę mówić. Dziękuję Wam bardzo za to, że tu jesteście. Jest Was już tutaj ponad 10571 osób. Dziękuję, że wszyscy przycisnęliście ten przycisk subskrybuj. Zachęcam nowe osoby, żeby też to robiły. Dzięki temu jesteście na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami, które jak widzicie w takim specjalnym wydaniu Mniejsza z tym Wam przekazałem. 27 minut trwało, ale sądzę, że na tak dużą ilość informacji to całkiem niezły wynik. Więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam Was też do wspierania, aby takich filmów mogło być robionych może niekoniecznie więcej, a lepiej i żebym po prostu mógł dalej to realizować w niezmienionej formie, a tylko iść coraz to lepiej w kolejnych kierunkach. Co przynajmniej jeszcze z ciekawych filmów? No w końcu muszę nagrać film na temat tramwajów w 2050 roku. Co będziemy mieli już gotowe? Tak, ten film zamierzam nagrać, żebyście już go zobaczyli w tym tygodniu. Więc ten najbliższy tydzień no to będzie odlotowy. No, jakiś film z samolotu może Wam faktycznie pokażę. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!